z panem sołtysem wczoraj wieczorem, jaka jest sytuacja w Dobrzykowicach. Panie sołtysie, jaka jest sytuacja na tym osiedlu, które było zalane? No w tej chwili w tamtej części sytuacja się uspokaja i woda opada, mimo że zaprzestano praktycznie pompowania. Rów sam radzi sobie z tym, z tą wodą, która jest w tej chwili. I sukcesywnie, bardzo mało, ale sukcesywnie opada. Jeszcze monitorujemy sprawę na jednym ze skrzyżowań i na potencjach. Natomiast jeśli chodzi o ten teren, o osiedle kamieni szlachetnych, to są dwa punkty, w których gromadzi się woda napływająca tutaj z tych wszystkich zarośli i to jest taka niecka, z której opłaca się przerzucić wodę do cieku Mrówka, który jest tutaj za nami. On jest niedaleko, więc węże sięgną i to daje skutek, ponieważ... Tutaj widzimy, ta pompa chodzi, ona w tej chwili przerzuca do Mrówki, tak? Tak, w tej chwili przerzuca do Mrówki. Tutaj zostało zagłębienie wykonane i takie samo za chwilę rekonesans wykonamy i zrobimy jeszcze w jednym punkcie. A z tamtego osiedla, na którym była woda, to już widzę, powoli się strażacy ewakuują. Tak, tak, oczywiście. No nie ma potrzeby ich trzymać, bo to są duże jednostki, tym bardziej, że to są jednostki z innego terenu niż nasz i oni po prostu muszą w tej chwili przygotować sprzęt, obsłużyć po naszym działaniu. A praktycznie byli od samego początku sytuacji zagrożenia do chwili obecnej, te pompy wszystkie chodziły na okrągło. Przez długi czas nachodziła woda tam na osiedlu w Dobrzykowicach i nie było, pompy chodziły, woda nie chciała opadać. No, były jakieś podjęte działania, które spowodowały, że ta woda gwałtownie opadła. Proszę powiedzieć coś o tych działaniach. No, myśmy praktycznie mieli bardzo duży problem, bo mimo zaangażowania sprzętu, który przerzucał po 30 ton wody na z górą, 30 ton wody na minutę, woda w ogóle nie chciała się ruszać z miejsca. Momentami nawet przybierała. W związku z tym po rekonesansie, który został z powietrza wykonany, podjęliśmy decyzję, oczywiście za aprobatą starosty, ponieważ on jest jakby gospodarzem tej części terenu, na której chcieliśmy działania podjąć. Zrobiliśmy taką częściową zastawkę na rzece, na tym rowie Samica. Tak, żeby oczywiście nie oddziaływać negatywnie na to, co jest powyżej, czyli na pola i ewentualnie na domostwa, które były w pobliżu, w kamieńcu. I to, te działania pomogły nam opuścić wodę w ciągu praktycznie kilkunastu godzin o 60 cm, co na dobrą sprawę prowadziło samicę z powrotem do koryta. Z tym, że do koryta ona wróciła po takim intensywnym pompowaniu dopiero dzisiaj nad ranem. No ale od tego czasu, po zaprzestaniu pompowania, radzi sobie woda sama z przepływem, nie trzeba jej w tym pomagać. Cały czas monitorujemy tą sytuację i też mamy deklarację gotowości pomocy właśnie tego sprzętu. Proszę powiedzieć, o ile mniej więcej ta zastawka skróciła okres zalegania wody na osiedlu? Robiliśmy takie prowizoryczne obliczenia. Sądzę, że 3-4-krotnie. To się przekłada na 3 do 4 dni. Inaczej ta woda by nie zeszła. Ja sądzę, że jeszcze by się podniosła i zrobiła nam jeszcze większe szkody. Czyli mówiąc krótko, akcja strażaków, która no jest kosztowna, trwałaby długo, oraz ogródki, które były zalane, no wymarłyby, bo byłyby zaduszone wodą. Jeśli policzymy akcję, znaczy jeśli policzymy te straty, które byłyby, koszty użycia tego sprzętu i ewentualnego zajechania, bo na dobrą sprawę każdy z tych silników ma swój resurs, a szkoda było nawet na minutę przerywać pompowanie, bo ta woda cały czas podchodziła, nie? Po każdych 15 minutach parę centymetrów wyżej było i reakcje ludzi były no, uzasadnione, ale były no, dosyć energiczne. Druga sprawa to są te ogródki, które po takim czasie jeszcze, tak jak wiem, po swoim ogródku w miarę ocalały, a licząc, że każdy z ogródków średnio kosztuje po kilkadziesiąt tysięcy, to można sobie policzyć 80 podtopień, które miałem, ile to w rzeczywistości by kosztowało. Także jeden ruch
taki dosyć higieniczny, nie ingerujący w żaden inny teren w sposób brutalny, małym nakładem sił, i to zrobione w taki sposób, że to nie zostawia potem stałych śladów, bo usunięcie tej zastawki, którą teraz mamy, przez nas jest kwestią kilkunastu minut. I tam nie zostają żadne śmieci, nie zostają żadne materiały, które potem mogły przeszkadzać w przepływie wody. Dziękuję.